Well. There you go, Uniswap, chciałoby się powiedzieć. Witam, X-Gro z tej strony, witam na kanale Krypto Kamikadze. I pozwólcie, że zacznę od początku. Jak szybko zmienia się sytuacja w krypto i jak pięknie się rozwija. Jeszcze 2 dni temu ten tweet, który tutaj wrzuciłem, miał zupełnie inne znaczenie. Takie, powiedzmy, background, czyli tło tego tweeta miał zupełnie inne znaczenie niż dzisiaj. I wszyscy, co śledzą mój kanał, nie mówię tutaj o sezonowcach, co wpadają na mój kanał i zadają jakieś głupie pytanie, na które odpowiedź dawałem tysiące razy w każdym prawie jednym odcinku, ale wszyscy, co śledzą mój kanał i są ze mną już jakiś czas, wiedzą o tym, co się dzieje, a więc Rysiek versus SEC, SEC versus Rysiek, Rysiek odpala motion to dismiss the case, jeżeli chodzi o tą całą sprawę 2 dni temu. No i tutaj mój tutaj tweet z 9 kwietnia, czyli 2 dni temu, był taki, że dla wielu te całe ferelki, rolki, torebki, ferelki, wiecie, Ferrari, Rolexy, torebki, przysłaniały i przysłaniają do dziś ogromnej i ważnej dla całego krypto pracy, którą wykonuje właściwie Rysiek, jakby ciężaru, który przyjmuje, ataku, który odpiera. I wszyscy ci, co mówili, Rysiek ucieka do Rosji, Rysiek nie przyjmuje wezwania, jeżeli chodzi o SEC, ukrywa się, podkula ogon i tak dalej. Gdzie oni są w tej chwili? Ci sami ludzie, którzy wspierali i mówili o prawdziwych oszustach i wychwalali ich za to, że noszą koszulki bawełniane z napisem unbank yourself, czyli porzuć banki i przejdź do nas, bo my mamy swoją własną platformę. Gdzie oni są w tej chwili, ci wszyscy ludzie? Dlaczego w tej chwili nie reagują i nie popierają tutaj tego, co i w jaki sposób odnosi się do tego wszystkiego Rysiek? Z atakiem SEC-u na Ryśka. Ale to jest dopiero początek. To było 2 dni temu, kiedy właściwie miałem takie podejście do sprawy. Kiedy właściwie tutaj słyszymy i widzimy i możemy sobie przeczytać dosłownie, jak wygląda sprawa, kiedy 11 firm prawniczych razem zebrało się do wspólnie do kupy i pracują nad tym, aby właściwie przedstawić, jak wygląda prawda za tym, co zostało zrobione i odpalone, jeżeli chodzi o krypto świat w świecie krypto poprzez Ryśka i w ten sposób. I wtedy było to, nie wiem, 23 października i tak dalej, reszta świata krypto z podkulonym ogonem, wręcz liżąc stopy atakującego SEC-u, współpracując z nim, co robi? Ściąga Hexa z frontowej strony, choćby Uniswap, ściąga Hexa z frontowej strony, współpracując z SEC-iem, podlizując się mu, po to tylko, aby za chwilę dostać dosłownie to samo. Boom. Uniswap received a well notice from SEC. O. I co teraz? Tyle współpracy, tyle podlizywania się, tyle udawania, że jest się prawdziwym DeFi i tak dalej, atakując w tym samym prawdziwy DeFi i nagle pyk. Karma, moi przyjaciele, karma. Tak to wygląda. I teraz wszyscy, co klaskali i przyklaskiwali i cieszyli się wręcz, kiedy Rysiek był atakowany przez SEC, nagle influencerzy, inni wieszcze świata krypto, nagle mówią, ok, w takim razie Uniswap? O, ale Uniswap wcale nie jest tak zdecentralizowany, jakby się wydawało. Ma przecież swój office, czyli biuro w Nowym Jorku, ma swoich CEOs, ala CEOs, ludzi, którzy właściwie tam zarządzają, może nawet wziąć
i tak jak mówiliśmy, zdjąć heksa z frontowej strony, z dostępu. Trzeba, że tak powiem, obejść system, wrzucając kontrakt, adres i tak dalej, żeby w ogóle działać dalej z heksem na Uniswapie, ale dla nowych ludzi to jest to totalnie nie do pojęcia. Więc ups. I teraz, ok, nie chodzi o to, abyśmy jedni drugich, SEC dokładnie wie, że kryptoświat jest podzielony i naparza się między sobą. Jedni drugich wyzywają od, że tak powiem, shitcoinów, skamerów i innych rzeczy. I dlatego w taki, a nie inny sposób może dosłownie atakować każdego z osobna. Coinbase, teraz Uniswap, bo Coinbase również został zaatakowany. I Pulse Chain. I po kolei. Dlaczego? Dlatego, bo większość osób nie patrzy na temat całościowo, tylko patrzy, o, aby moja torba, moje jajeczko było bezpieczne. Aż do momentu, kiedy wreszcie wleci ta wielka kuna i porwie twoje jajo również. Tak to wygląda. A wiele osób podkuliło ogony. CZ podkulił ogon, zapłacił karę i zniknął. Wiele osób zostało naprawdę, że tak powiem, nakrytych na oszustwach. Alex Maszyński, Doc Kwon, Sam Bankman z FTX-u. W tym samym czasie, gdzie wiele osób, absolutnie nie rozumiejąc tematu, wychwalało te, a nie inne ekosystemy w krypto. Nawet Craig Wright ostatnio przytarło mu się lekko nos. Więc, jakie z tego podsumowanie w ogóle można wyciągnąć i co z tego można w ogóle wynieść, czytając to, co teraz pisze na przykład jeden czy drugi od choćby Uniswapa? Właściwie czytałem, ale zobaczmy. Nie jest zaskoczony, ale zirytowany. No zirytowany. Tyle współpracy, tyle lizania stóp, nie, żeby nie mówiąc innych czterech liter. I co? I jednak. I co? Będą walczyć? No. Do naszego biura w Nowym Jorku. Dokładnie. No. Tutaj mamy następny. Marvin. Dzisiejsze zawiadomienie Wells jest rozczarowujące, ale nie jest nieoczekiwane. Czyli dokładnie wiedzieli, że mimo tego, że nie wiadomo, co będą robić i jak się, że tak powiem, poddawać, to i tak ich SEC. Chciałoby się tu użyć takich brzydkich słów, ale nie wypada. A nie tylko to. W tym samym czasie, udając tutaj nie wiadomo jakich dobrych graczy, również co robi? Dumpuje swoje coiny na rynek, 48 milionów w Uniswapie sprzedawane, podnosi fees. W tym samym czasie, kto jest tym złym aktorem? Ten oto gość. Dlaczego? Ponieważ narracja, to jest dosłownie, przypomina mi to jak media w telewizji. Kiedy po prostu, wiecie, jest coś mówione i cała masa owieczek, totalnie nie kumając bazy, powtarza. A, DeFi. A, to nie DeFi. A, to coś tam. Więc, jeżeli ktoś jest, i dlatego tutaj ostatnio nawet, jak coś pisałem, napisałem do your own research. Do your own research. To jest podstawa. Do your own research. A, wiem, gdzie to napisałem. W odpowiedziach. Ok. Zaraz wam coś pokażę. Jeszcze jednego. Ok. Tutaj. Jak zrobić 10 tysięcy pasywnego dochodu? Bla, 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 bla. I okej, okay. Jakub napisał. Jakuba większość ludzi kojarzy, o co chodzi i zna.
No, wystarczy kupić obligacje oprocentowane na 5% i za kwotę 2 miliony 400 i bum, i masz 10 tysięcy. I tutaj moja odpowiedź była ok. Wystarczy 100 tysięcy zamiast 2400 wrzucić na farmę, ale i masz 10 tysięcy miesięcznie. Ale do your own research. Do your own research. Znając wszystkie, gdzie są moje tutaj odpowiedzi, znając wszystkie za i przeciw tego, jak to wygląda. To jest mój film o tym, jak 8 miesięcy temu otwieram tą farmę i tak dalej. Znając wszystkie za i przeciw, bo na tym to polega. Jeżeli znasz wszystkie za i przeciw, znasz wszystkie ryzyka, wtedy bum, możesz działać. Tak samo aplikacje też musisz znać za i przeciw. Więc tak to wygląda. Dla wszystkich nowych, jak i stałych bywalców świata krypto, ale znających tylko jedną stronę medalu, ważne jest, aby odkrywać wszystkie strony i patrzeć to z każdej strony. I wiem, że cena w krypto jest najważniejsza. Cena faktury sięgnie niesamowity. Cena w krypto jest najważniejsza i to jest prawda. Cena w krypto jest najważniejsza i jest ważna cena w krypto. I w tym momencie, kiedy patrzymy na cenę, jest jedna rzecz. Czy coś działa, dlatego ta cena jest taka? Bo w momencie, jak coś nie działa, a cena jest dobra, to znaczy, że ktoś kogoś wprowadził w błąd i coś jest nie do końca jeszcze jasne, więc cena jest taka, a nie inna. Wyskoczyła. Lub też odwrotnie może być. Gdy coś naprawdę działa, ale jeszcze cena nie odzwierciedla tego, ponieważ narracja wokół tego jest taka, a nie inna, a fakty nie przebiły się jeszcze na wierzch. Tak to może wyglądać. W wielu przypadkach, kiedy mówimy o różnego rodzaju łańcuchach w krypto i patrzymy tylko na cenę, owszem, ważna jest, ale w tym samym momencie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że podstawą jest jednak, czy coś działa w taki sposób, w jaki to było zakładane, że będzie działać, bo jeżeli nie działa, to w pewnym momencie ta cena, która w tej chwili nie odzwierciedla wartości tej, która jest jakby nam przedstawiana, zacznie odzwierciedlać tą niewartość. Ale teraz zakręciłem, ja pierdzielę. No, więc tak to wygląda. Nie nazywając żadnych, nie wyciągając tutaj żadnych nazw i imion, w taki sposób na to patrzę. Więc, a zawsze szczyciłem się tym, że potrafię coś prosto powiedzieć i prosto wytłumaczyć, a tutaj nagle się tak zakręciłem. Więc teraz zobaczymy, jak to rozwinie się, jeżeli chodzi o SEC i o to, gdzie i jak i w jaki sposób i czy wreszcie jedni z drugimi zaczną współpracować, czy Uniswap będzie mógł jakby sięgnąć do tego już, co wie i w jaki sposób działa, na przykład Rysiek, aby w jakiś wspólny sposób odeprzeć ataki SEC-u, jak i pozwolić na to, aby cały ekosystem krypto nadal mógł się rozwijać. W ogóle z moim zdaniem, i to jest takie moje trochę personalne zdanie, ale zdroworozsądkowo ma to sens, dla mnie przynajmniej, SEC, może dlatego, że jest duży, po prostu zamiast zająć się czymś, co naprawdę jest rakiem świata krypto, a więc powstające znikąd projekty, które powstają, a następnie twórcy robią tak zwany rug pull, czyli zmiatają ze swoimi pieniędzmi zebranymi, zostawiając
ludzi, którzy im zaufali na lodzie, zamiast w ten sposób reagować, to reaguje i atakuje tych, co właściwie są na rynku i tych, co coś tworzą i tych, co jest jakaś wartość tego wszystkiego. Tworzą tutaj wartość. Zamiast atakować tych i dosłownie wgniatać w ziemię tych, co są rakiem tego systemu, ale wiadomo, to tutaj od razu mi się nasuwa myśl następna. Przecież oni nie są tutaj po to, aby tak naprawdę chronić detalicznego inwestora, tak jak mają napisane w założeniach. Oni są tutaj, aby chronić zupełnie coś innego, system, a nie nas. No, jak sobie człowiek z tego zda sprawę, to nagle, o okej, okay, no dobra. Więc jedynym sposobem, który jest, że tak powiem, non-violent, czyli non-violent, okej, okay, przetłumaczcie to sobie, to jest po prostu używanie tego i pozostanie z tym, co rezonuje z twoim poglądem, odzwierciedla to, za czym ty stoisz i tyle. To jest mój protest. To jest mój protest. A więc mój protest to jest, zostaje to tam i zostaje z tym, co odzwierciedla moje poglądy i to, co ja chciałbym widzieć, że jest i że działa i że istnieje. Tutaj odpowiedź dla wielu, że tak powiem, sezonowców mojego kanału jest taki: o, czy sprzedajesz, czy uciekasz, a co z twoim bagiem, czyli torbą twoich coinów? No, jest. I nie dlatego, że zostałem, że tak powiem, uwięziony z tym, albo że siedzę, płaczę i żałuję, nic w tym stylu. Bo po prostu takie jest moje podejście do tego. Takie jest moje zdanie i mogę sobie na to pozwolić, żeby takie było. Dla wielu osób, które absolutnie nie rozumieją tego podejścia do życia, jest to: o, okej, muszę uciekać. Nie. Już kiedyś, dawno temu, wrzuciłem tweet, który znowu jest, ja wiele osób, tak jak mówię, sezonowców, nie dla stałych bywalców jest to absolutnie zrozumiałe i czyste. Dla wielu sezonowców jest niezrozumiały tweet. Nie, ja tu rzuciłem tweet. Tutaj jest. White flag. Dokładnie. Trading? Tak, dokładnie. Trading jest to inna gra. Stop loss obowiązkowo. Wchodzisz, wychodzisz. Tam nie ma sentymentów. Ale inwestowanie? Tutaj jest zupełnie inna gra. A jeszcze przyjąć, że tak powiem, swoją pozycję i swoje zdanie i stanąć za czymś. Tutaj już absolutnie nie wywieszamy białej flagi. Albo idziemy na dół z tym statkiem, albo wygrywamy. I w taki sposób. Dlaczego? Ponieważ można sobie na to pozwolić. Jeżeli ktoś nie może sobie na to pozwolić, ja to rozumiem. Bierze, kurczę, swoje, że tak powiem, foremki z tej piaskownicy i ucieka do mamusi z podkulonym ogonem i tyle. A jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić i nawet jeżeli rozjedzie go walec ciągle w stanie, no to okej, to zostaje. Tak to wygląda. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o życie. To jest podobnie, jak mówiłem, kiedy była ta jedna wielka nagonka na szczepienie, a właściwie nawet używając słowa szczepienie, to obrażamy szczepionki, to było tak, okej, okay. Czy mogę sobie pozwolić i noszenie choćby masek, czy mogę sobie pozwolić na mandat? Nie, yeah, mogę. Tu w szufladzie mam kilka mandatów, leżą ku pamięci za nienoszenie maski, kagańca,
psycho wymuszanej gry na człowieku. Leżą mandaty. Dlaczego? Bo mogę sobie pozwolić stanąć i powiedzieć: pisz, pisz mandat. Co mi innego zrobisz? Co mi zrobisz? I tak wiele osób sobie nie może na to pozwolić. I to jest problem właściwie nas, kiedy zderzamy się z rzeczywistością. Jesteśmy albo do czegoś zmuszeni, ponieważ nas nie stać na to, aby stanąć prosto. I tak wygląda właściwie tutaj w tej chwili czas w krypto. Czasami trzeba stanąć prosto, jeden za drugim stanąć prosto, nawet jeżeli nie jesteśmy, że tak powiem, ze sobą w przyjaźni w tym naszym świecie, to ciągle, kiedy przychodzi ktoś z zewnątrz, powinno się stanąć jeden za drugim. Prosto, twardo, odważnie. I w tym momencie, jak to stare przysłowie mówi, że jeżeli, jak to jest, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, czy coś takiego? Tak to wygląda. Sobie myślę. No ale dobra, nie będę tego rozwijał. Jedną rzecz tylko jeszcze na sam koniec chciałem powiedzieć, to jest to, że widzimy, że Bitcoin odbija tutaj ładnie sceną i wskoczyłem tutaj w longa na ICP. Troszeczkę jakby za wcześnie mi się wydaje. Właściwie nie za wcześnie. Dobrze wskoczyłem, chociaż chciałem tutaj, mogłem poczekać na ten tik-tak tutaj na godzinówce, na ten mój, że tak powiem, ulubiony tik-tak, ale wszedłem pomiędzy tym, a tutaj już się, że tak powiem, napaliłem na tego longa, a więc wszedłem tutaj w longa na ICP i no i zobaczymy. Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na Bitcoinie, to wygląda, że Bitcoin chce pociągnąć rynek do góry, więc może będzie. Tutaj było ładnie. Tutaj było ładnie, pięknie. Tu pyk, pyk. Trzeba było tutaj na Bitcoinie wchodzić w longa. To by był ładny long. No ale zobaczymy. Więc. Jeżeli nie musisz, nie traduj, a jeżeli tradujesz, to giełda Bybit, link do giełdy Bybit pod spodem i możesz tradować i do naszego telegramowej grupy, gdzie rozmawiamy sobie o tradingu również pod spodem i możesz tradować razem z nami. Jak będzie jakaś okazja, to jeszcze rozwiniemy ten temat. A tyle na dziś. Takie dni w krypto, takie dni w krypto, gdzie sporo się dzieje i dużo znaków zapytania powstaje, twarde takie czasy, ciężkie czasy budują twardych ludzi. I to jest właśnie ten czas. Krypto czas w tej chwili jest bardzo ciężki i zbuduje bardzo twardych ludzi. Odwrotnie niż w rzeczywistości. Rzeczywistość w tej chwili i nasze czasy to są totalnie sojowe mleko i robaczki świętojańskie na patelni, co buduje absolutnie snowflake'i, ale to już inna historia i nie będziemy tego dzisiaj rozwijać. Trzymajcie się i do usłyszenia. A, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, zapomniałem, a chciałem wspomnieć o tym. Jutro heksymalista ma pokerowe spotkanie dla wszystkich, co są zainteresowani, to zerknijcie na profil Heksymalisty na Twitterze. Ja zresztą na Twitterze też to podam dalej, ponieważ nie wiem, czy mi się uda, bo mam akurat gości weekendowych, ale jak mi się uda, to również spróbuję dołączyć do tej rozgrywki. Zobaczymy. Także na razie trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.